Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wróciłem do mojego starego obiektywu, więc może być troszeczkę szerzej tutaj na ekranie. Zobaczymy, jak to działa. Mój piesek mi tu lipie wodę. Dalej, zobaczymy, jak to wyjdzie, bo wiem, że przy tym obiektywie troszeczkę częściej jak nagrywam, ale też jest spoko. Jest dużo, dużo mniejszy, lżejszy. Także zobaczymy, jak to się wyjdzie. Trening na salonach. Tutaj już moje jedzonko się przygotowuje. Jest kurde. Pafin. Musisz teraz chlipać. No i tak, jedzonko mi się przygotowuje. Jadę na siłownię robić plecy. Kurde, nie mogę się tutaj czekać, bo dawno nie robiłem plecy tam na Planet Fitness. A to jest taka fajna siłka, żeby właśnie zrobić plecy. Tutaj jedzenie, delikatne zmiany, także przedtreningowe 100 gram płatków owsianych, podtreningowo 130, jest po 10 gram węglowodanów z owoców w pierwszym i w tym kolejnym posiłku, także lepiej mi to przejeść, bo tak jak wspominałem ostatnio, te płatki ryżowe jakieś się popsuły, w sensie nie ma tej firmy, której bym chciał, nie mogę jej tutaj dostać na razie, więc musiałem się przerzucić z powrotem na płatki owsiane, a je w dużej ilości, bardzo ciężko mi się po prostu. No jak jest 100 gram, 130 jeszcze spoko, tak 150 to tak aż kurde, aż mam ochotę to z wymiotować z powrotem, nie? No ale nie ma co narzekać, także ja sobie to szybko ogarnę i zjem i pewnie wybieramy się na siłkę, mam nadzieję, bo duże, duże powodzie znowu uderzyły Anglię i jest naprawdę źle, pewnie kurde aż tak źle jak było w Polsce ostatnimi czasy i no jechałem kurde wczoraj na siłownię i było zalane. Także kurde, zobaczymy, jak to wygląda dzisiaj. Dobra, powiem wam, że już jestem taki gotowy. Najgorsze to jest to, że jest bardzo mokro dzisiaj, ale sami widzicie, jak świeci ładnie słońce. Aż jestem trochę za bardzo przyświetlony. Żarcie sobie wrzucam do samochodu i zabieram się. Jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że byłem już tak u fizjoterapeuty, godzinę tam spędziłem. No i kazał mi wręcz wrócić do martwych ciągów i hip-trasów, także może dzisiaj, raczej pewnie dzisiaj spróbuję, tylko mówię, żeby nie jak szarżować ciężarem, tylko takie 5-10 kg, żeby ten ruch po prostu zaczął się, ten wzorzec ruchowy cały czas był i zobaczymy wtedy, co się będzie działo, czy dalej będą występować coraz większe bóle, czy może ten ból zacznie ustąpywać, bo na razie tak wspominałem ostatnio, chcemy zrobić coś, żeby nie korzystać z tych zastrzyków albo w ostateczności z operacji tych pleców. Operacji raczej nie trzeba będzie, ale no zastrzyki wydaje mi się, że raczej tak. Ale kurde, jest fajnie, powiem wam. Nie jest mroźno, ale jest tak fajnie, słonecznie, fajna pogoda. Mam nadzieję, że drogi są przyjazne. Także widzimy się już na siłowni. Dobra, udało mi się dojechać. Chłopaki tu sprzątają, ale nic, zaczynamy pierwsze ćwiczenie. Mimo startu prepa, siła kurde jest nieziemska, jeśli chodzi o te plecy. Kurwa. To jest ciasno. No do tego Arsenala już mam wielki respekt, jeśli chodzi o dźwiganie. Naprawdę ta maszyna jest no potwornie ciężka, nie? Tylko 50 kg tu mam założone i to wystarczy na takie dwie serie robocze. Ciężko to zarzucić, kurde. Ten uchwyt jest za daleko w prawo, a po lewej stronie jest za wysoko. No i tak samemu bardzo ciężko, kurde, to opanować, nie? Ciekawy jestem, jak się sprawdzi ten obiektyw.
ze statywu powinien być ok. Tutaj dwie serie robocze. Jedną już mam za sobą. Tak ciężkie, kurwa. Trochę przesadziłem z ciężarem. Zamieniłem miejscami. Dobra, trochę przetasowałem. Przetasowałem ciężarem. Odłożyłem dychę jedną. Zobaczymy, jak to teraz pójdzie. No dużo lepiej właśnie mi trzeba. Tutaj jak na górę dać ci ciężar, to macie ciężko przy początkowej fazie ruchu. I jak da się to na środek i na dół, to w tej końcowej. A najlepiej hipertroficznie, z hipertroficznego punktu widzenia wychodzi na to, że największe obciążenie powinno być w tej fazie najbardziej rozciągniętej. Także najlepiej mi ładować tak 40% ciężaru na górę. I dokładnie właśnie taki mam ratio tutaj i wszystko jest gicior. Ok, dwie serie robocze tutaj dla wiosu, w sensie jednorącze. Bardzo lekka maszyna, ale wchodzi tam, gdzie trzeba. Okej, ciężko wyrwać tą maszynę. Ślasty nogę włożyłem, kurde. No, kolejne ćwiczenie. Okej, to jest moje ostatnie ćwiczenie na plecy. Na dolne latce. O, dobra maszynka. Jest się gdzie zaprzeć. Kozak. Niestety muszę robić ten martwy na prostych nogach, chociaż się boję, bo mam dyskopatię, nie wiem, ktoś zapomniał, więc więcej jak 60 kg nie robię, jeśli w ogóle to mnie, kurde, się coś nie stanie, a może zrobię więcej, lekkie to spój.
nie traktuję tego jako takiego świsienia. Nie będę tutaj trochę do upadku, tylko 8-10 ruchów, taki sam ciężar. Tak jak mówiłem, fizjoterapeuta czasami powtarza się ten wzorzec ruchowy. Także nie będę się tu forsował. Kończymy powoli ten trening, także tutaj na łapy moje ulubione świeżonko ostatnimi czasy. Dobra, tutaj jeszcze dwie serie robocze, a my widzimy się albo na pozowaniu, albo z samochodu. Jeszcze muszę skoczyć szybko na zakupy. Haha, no ten obiektyw mam lżejszy i ta kamera tutaj lepiej stoi. Nie jest oparta obiektyw, tamtym to jest taka lufa, że masakra. Zresztą pokażę wam później, tak nie zapomnę. Tutaj 130 gram płatków wjeżdża, 100 gram ananasa. 60 gram izolatu, trochę mam kurde nos zatkany. Byłem w sklepie kupić na te zatoki jakieś leki, ale mi je sprzedali, bo nie miałem dowodu przy sobie. Absurd niestety, ale nic. Zabieram się za szamkę, bo powiem wam, że zaczyna mnie głód łapać taki mocny. Jeszcze przed siłowym ogólnie byłem u barbera, także kurde się obciąłem. Dość produktywnie dzisiaj się zapowiada. Pogoda, mam nadzieję, że się utrzyma, to jeszcze jakieś kroki ponabijam, bo jeszcze nie robię cardio. Waga schodzi dość szybko, a uciąłem jakieś 150 gram węgli dopiero. I ta waga naprawdę zaczyna lecieć mocno w dół na samych krokach i tylko na diecie, że tak powiem. Także żadnego ekstra cardio na razie nie dodaję, tylko co to z kroków. I to tak, nie wiem, czy się tak mocno przestrzegam, bo nie mam żadnego krokomierza, ale na pewno 10 tysięcy kroków dziennie wlatuję. No jak pracuję, to na pewno 120 tysięcy kroków. Zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądało w piątek. Dobra, zabieram się za szamkę i jadę do domu. Do domu, powiem na zakupach, chciałem sobie wziąć, no a to już mówiłem, zresztą zapomniałem. Także tutaj popatrzcie, sobie wyciągnąłem takie nutle. Akurat w 150 gramach jest 40 gram węglowodanów, tyle akurat ile mam na posiłek. Więc bardzo fajna jakaś taka odmiana delikatna, to nic innego złego tam w składzie nie ma, także jest spoczko. Zaraz sobie zrobię posiłki i chyba zacznę robić kroki z pieskiem, się przejść. Chociaż znowu mi trochę przytyka te zatoki i widzę, że znowu mi ta bomba na oku wychodzi delikatna, ale już kurde, mimochodem. Dobra, tutaj też się kurka gotuje, ale to moi, także ja sobie teraz przygotuję posiłki, bo jutro niestety zaczynam maraton w pracy. Spójrzcie, jaka produkcja jedzenia. To no dla mnie takie złe. Po prostu spłatanie, tylko że kurde warzyw nie mam. Niestety, bo jestem raczej niejadkiem warzyw. Ale jakoś sobie poradzę bez. Trochę sosu sojowego, nudle, ten makaron. Fajnie to smakuje jak takie chińskie żarcie. Znaczy czasami na takich prepach czy redukcjach warto sobie coś poszukać w sklepach i pokombinować. A w Polsce jest taki wybór, że pierdykam naprawdę dużo lepszy niż tutaj w Anglii. Dobrze, moi drodzy, jestem już, udało się wyjść po nabijać kroków, już sobie robię jedzenie do pracy, tam ryż gotuję i płatki owsiane, bo to też trening nóg wjeżdża po pracy, także godzina 19, jutro nogi, nie nagram tego niestety, chętnie bym to nagrał, ale będzie tak dużo ludzi, że to jest kurde porażka, zresztą ten elit lubię, chciałbym tam nagrywać, ale nie wiem, muszę w takich godzinach naprawdę trafić, żeby nikogo nie było. No, mam nadzieję, że dzisiejszy vlog jest spokojny, jeśli chodzi o obraz, bo kurde, i nagrywam innym obiektywem. Troszeczkę powinno być szerzej, w sensie, że tak oddalony bardziej powinien być. I powiem, że trochę mi bardziej wygodnie, bo jest taki malutki. No, dla porównania, no to kurde, to jest obiektyw. Nie wiem, czy tu widać. No, to tutaj moja dłoń, nie? No to takim kurde obiektywem nagrywałem. Takim obiektywem nagrywałem. No jest dość spory, też bardzo dobry ten Tamron, kurde, no ale
troszeczkę za duży. Raśnienia też za duży, tylko kurde, tutaj ma mniejszy. Tak powiem wam, że tak prawie trzykrotnie mniejszy, jest leciutki, tylko ten jest z plastiku. I może też dlatego, bo to jest taki kurde, no ten był dość drogi, prawie 800 funtów kosztował. Skurczybyk, no ale jednak kurde, ten trzeba mi trochę większy kąt, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Tylko że przy tym martwię się, że będzie delikatnie tak często tą kamerą. No ale zobaczymy. Dobra, nic, na dziś to koniec. Martwe, delikatnie dzisiaj ruszone na prostych nogach. Więcej jak 60 kg nie robię, wiadomo dlaczego, tylko mówię tu, bo zaraz będę miał jakieś komentarze, czasami się zdarzają, albo ktoś mi na Instagramie napisze, że robię jakieś dziadkowe treningi. Nie, po prostu jestem kontuzowany, mam dyskopaty i robię to tylko dlatego, bo mi zalecił fizjoterapeuta i powiedział mi, że muszę wrócić do martwych ciągów i muszę zacząć robić z powrotem hip thrusty i będziemy się odnosić wtedy, czy się coś pogarsza, czy się polepsza. No ogólnie jak robię to, to nic mi się nie dzieje za bardzo. Ale się tak boję, mam taką blokadę w głowie, tam kurde, szarpnąłbym dużo więcej, kurde, czuję, że tam moc jest na 180 kg na powtórzenia, ale tak kurde, czuję, że taki delikatny taki tweak w kręgosłupie i by mnie poskładało na nowo. Także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, ale i tak czuję w głębi duszy, że bez ostrzykiwania się no nie obejdzie, ale będę kurde robił co w mojej mocy. Też oglądam takiego Piotra Wójtowicza i też ma dyskopatię, tylko że on miał jeszcze rwę kulszową. Tylko że on się porwał gdzieś teraz ostatnio na przysiady i mu to wszystko wróciło, no ja takich błędów nie popełniam, więc dlatego używam przeważnie przy treningu nóg samych maszyn hack squat, bo to bardzo dobrze rozwija nogi, a nawet lepiej dla mnie, bo dla mnie na przykład przysiad nie był jakoś dużo benefitowy, tylko jedynie to, że możesz sobie jakieś ciężkie siady porobić, a mnie to tam nie interesuje. Dobra, na dziś to koniec, dzięki, że jesteście i widzimy się już wkrótce. Do zobaczyska.